Witam was, moi drodzy, serdecznie już w 15 odcinku z Cities Skylines 2. W dalszym ciągu budujemy miasto marzeń, miasto doznań. Ja jestem Yuken i zapraszam was do tej wspaniałej przygody, w której razem tworzymy to miasto. Troszkę takich rzeczy pododawałem, troszkę poza odcinkiem, żeby was też nie zanudzać, a mianowicie pododawałem na autostradę takie wały jakby przeciwhałasowe, że tak powiem, ekrany dźwiękoszczelne. Zobaczymy, na ile to też zadziała. Dobra, może tą pauzę pominijmy. Jesteśmy na plusie, chociaż kasy mam, jak widzicie, mało, bo troszkę gdzieś tam inwestycji jest. Na pewno mieszkańców musimy wprowadzić i przez to, że mamy dużo, to będę też powtarzał często, żebyście byli tego świadomi, przez to, że mamy bardzo dużo, moi drodzy, tych stref przemysłu specjalistycznego, dlatego też oni bardzo mocno chcą domki o małym zagęszczeniu. Ja myślę, że może tutaj jakieś też domki im wybudujemy. Wolałbym może i bloki, ale skoro tu jest rolnictwo, to może też im coś tam pykniemy przy tym rolnictwie, żeby sobie mieszkali i mieli blisko do pracy, tak jak tutaj. Generalnie, no mam plan tutaj jeszcze rozwinąć tą strefę przemysłową przy porcie. Jeszcze zobaczę, jak to zrobię. Może tutaj jakaś też droga, połączenie. Chcę jak najwięcej, wiecie, takich różnych połączeń porobić, żeby jak najmniej korków było. No może tutaj też stąd jakiś taki przejazd, bo to wszystko chciałbym, żeby było tutaj strefą przemysłową. Tutaj jak najbardziej chciałbym też domki, może od tego w ogóle zaczniemy. I generalnie, moi drodzy, nie wiem, czy jeszcze jakieś surowce tutaj im dawać, bo tu mamy dużo ropy, tutaj znowu rolnictwo, ale mimo, słuchajcie, tego, że ten przemysł specjalistyczny jest dosyć mocno rozwinięty, to zobaczcie, na przykład na samo zboże mamy bardzo, bardzo duży deficyt. Tak jak na, powiedzmy, kamień, skałę, tak, mamy nadwyżkę i spoko, czyli na tym widać, że zarabiamy. Na węglu mamy jakąś nadwyżkę. Na rudach metalu mamy nadwyżkę. Na ropie to już w ogóle mamy nadwyżkę, tak. Na czy to marchewkach, czy to kurczakach, czy to zbożu, czyli generalnie na rolnictwie mamy straszne deficyty, więc może bym się pokusił jeszcze o jakieś rolnictwo. Wiecie, to później można wywalić, bo przecież z czasem można to zmienić. Oj, ale tutaj rolnictwo rolnictwem, a tutaj są znowu złoża typu kamień, typu węgiel i to też ta autostrada w tym momencie. Oj, 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 moi drodzy, czyli widzę, że chyba będzie nas jakaś przeróbka tutaj czekała, bo być może tą autostradę i tutaj tak samo. Ale tej autostrady tutaj nie puścimy zaraz na lewo przy tym uniwersytecie, chociaż moglibyśmy tutaj ją dać na lewo i tak ściąć. Kto powiedział, że autostrada musi równo iść? I tu mamy jeszcze sporo, ale tu się chyba nie dało tego powiększyć, bo nam się kółeczko kończyło. Także tutaj mamy też to trochę tak niewykorzystane idealnie, ale nie wiem, czy ja bym to chciał, słuchajcie, akurat tutaj przerabiać przy tej strefie prestiżowej, gdzie mamy przecież, zobaczcie, Politechnikę mamy. Politechnikę, uczą się uczniowie na Politechnice, mamy przecież ten posąg z brązu, ciekawe, czy go turyści, niby 37 atrakcyjność, wydajność budynku, no tak, bo my nie mamy, moi drodzy, jakoś tych podatków teraz ustawionych na full. To mi się średnio przy tej Politechnice podoba, ale wydaje mi się, że znaczy, z jednej strony mi się nie podoba, a z drugiej, jak jest taka jeszcze w miarę gładka ta ściana, to jeszcze spoko. No bo zobaczcie, tu już nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. No mógłbym jedynie kompletnie zebrać. No tutaj się nic nie wygładzi. Mógłbym, słuchajcie, kompletnie. No to tak w ogóle w tym obszarze tutaj jest tak dziwnie. Mógłbym kompletnie po prostu zebrać ziemię, ale z drugiej strony, słuchajcie, ta Politechnika w takim. Gdyby dało coś się zrobić, słuchajcie, z tym zboczem, tak? Jakoś je fajnie tutaj zagospodarować, wiecie, jakąś na zasadzie. Chociaż myślę, że jest fajnie. Myślę, że jest fajnie. Takie są, wiecie, na zasadzie takich schodków. Coś inaczej. Wiadomo, że my mamy tutaj coraz wyżej, więc też nie można oczekiwać, żeby było wszystko jakoś super, wiecie,
Idealnie, chociaż szkoda, że to jakoś nie, te budynki nie, nie... Chociaż może jest taka opcja przy budowaniu budynków, szczerze wam powiem, nie sprawdzałem. Bo może jest taka opcja, żeby, że tak powiem, pod kątem to robić. Ja w ogóle sobie kawkę, moi drodzy, popijam, także jeżeli ktoś z was też jakąś kawkę popija do odcinka, to zdrówko wasze, jeśli można tak to powiedzieć. No właśnie, raz mamy minus, raz mamy plus, dlatego ja wiecie, z tymi inwestycjami też tak nie chcę szaleć. Wolałbym tutaj ludzi jeszcze dokoptować. No co możemy, moi drodzy, zrobić? Tu mamy to osiedle zamknięte, tu jakiś problem występuje. Aha, z wieżą, bo ona musi być jednak przy drodze. Kurczę, to tutaj im zasięgu nie damy, chyba że zrobimy taki manewr. Że tutaj po prostu ją przeniesiemy. Chociaż mam wrażenie, że nie wykorzystałem w 100%, słuchajcie. Mam wrażenie, że nie w 100% to nabrzeże, że wykorzystałem. Już nie chciałbym tego może teraz przerabiać, ale mogłem to jakoś tutaj ładniej poprowadzić, troszkę więcej może tych domków dać. Coś mogłem, ale tu jest ten cały zamek jakiś, nie wiem w ogóle co to jest, ruiny zamku. Nie jest to chyba, że... A, można ją przenieść, widzowie moi drodzy, kochani. Można to przenieść. Czyli jakbym chciał... Za ile? No, za 500. Dobrze, to słuchajcie, to ruiny zamku przenieśmy sobie tutaj może w tą strefę właśnie, którą tak... Że tak powiem, moje oczko w głowie, bo tutaj wiadomo, dom burmistrza... Znaczy nie dom burmistrza, ale... Ratusz Miejski, Politechnika, to może tutaj gdzieś... Ale nie wiem, gdzie bym stawił te ruiny zamku. Może na razie bym nie przenosił. Z tego względu, że coś popsujemy. Więc tak się zastanawiam cały czas, słuchajcie, nad tą... Bo to jest taki dylemat. Dylemat burmistrza, tak? Właściwie już w tej chwili prezydenta, moi drodzy, bo mamy 67 tysięcy mieszkańców. I mój dylemat polega, kochani, na tym... O, tak sobie zobaczmy. To z całości... Mój dylemat polega na tym, że mocno idziemy w przemysł specjalistyczny, tak? Idziemy w ten przemysł, ponieważ on daje fajne, myślę, tutaj zarobki i fajną kasę. Na pewno większą niż zwykły przemysł, ale minusem jest tego, że ludzie bardziej chcą mieszkać w małych domkach. Tu na pewno bym nie chciał, tutaj w ogóle jest autostrada. I tutaj też coś będę jeszcze kminił, żeby ich jakoś tutaj... Nie wiem, coś tu jeszcze wymyślę. W ogóle czemu tutaj auta się nie ruszają? Jakoś tak wolno się ruszają. Czyli już widzę, że Cities zaczyna zamulać. Kurczę, no teraz tak. Jeśli ten kamień tutaj... No na pewno kształt autostrady oczywiście będzie zależny od tego... Od tych tutaj surowców, czyli... To są złoża rudy, to nie jest... Znaczy tak, to może być kamień, to może być... Węgiel i tam by była chyba jeszcze jedna rzecz, nie? Kamień, węgiel i... Kurczę, teraz nie pamiętam, ale zaraz to się dowiemy. Jest kamień, węgiel i metal. Te trzy rzeczy. I zastanawiam się, że może warto byłoby takie coś tutaj jednak zrobić. Szczególnie, że tu mamy drewno, tu mamy ropę. Jak najbardziej można by, tylko... Kurczę, teraz tak, ta autostrada ma się nijak, no nie wiem, mogłaby przechodzić tu przez środek, ale to jest moment, gdzie ten budynek bym chciał postawić. Więc musiałbym tą autostradę jakoś tak ściąć i tak, ale to jest do zrobienia, moi drodzy, tutaj, a nie wiem, gorzej tu. Tutaj raczej musiałbym ją poprowadzić bardziej tak na prawo, no ale to będzie taki ciekawy kształt, nie będzie taka super prosta ta autostrada w moim odczuciu, powiem wam szczerze. Jest to opcja, nie wiem, może lepiej to na pauzie akurat robić. Słuchajcie, to jest jakaś opcja moim zdaniem, o, tak dotąd może przytniemy. To jest jakaś opcja, wiadomo, że będzie trudno to nam budować bez Movita, no to znowu jakby się potwierdza cały czas ta moja teoria, że bez Movita to masakra, ale może, moi drodzy, będzie to jakieś fajne tutaj... Nawet bym to powiedział doświadczenie. Zobaczymy, jak to tutaj przeprowadzimy. Albo od razu kratkę kupimy. Może od razu, co? O, jak już, to może od razu, słuchajcie, kupmy kratki. Z tą tutaj naszą... Albo kupmy wszystkie.
Ile to nas? Milion nas to kosztuje. Och! Się szarpnąłem teraz, słuchajcie, się szarpnąłem. Ale myślę, że to się szybko zwróci, prawda? Bo zobaczcie, ile mamy tutaj tych złóż, czyli trochę węgla wydobędziemy, trochę tam jakiegoś metalu. Bo ta ruda nie jest jakoś określona z tego, co widzę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli tu zaraz przy zjeździe z autostrady, no właśnie, bo teraz mnie kusi, czy tą autostradę w ogóle jeszcze trochę nie przesunąć. I to by nam może też wiele ułatwiło. I wtedy tutaj autostrada, no nie wiem, na razie ją puścimy po prostu, to też pewnie będzie wydatek, chociaż co zauważyliśmy, moi drodzy, to na szczęście ta autostrada w porównaniu z jedynką Cities nie jest tutaj aż taka na szczęście droga. No najchętniej w ogóle bym ją puścił tędy. Tak jak mam być szczery, już tak, bo można by ją puścić tu, a można by ją puścić tu i tu. No można by, ja bym wolał raczej krzywo ją puścić, w sensie, że wiecie, byłoby to tak troszkę bardziej, bo to jest takie zbyt przewidywalne, nie, na tych obrzeżach, a ja bym ją tak puścił, wiecie, tak trochę bym ją puścił w taki sposób nieprzewidywalny, czyli trudniejszy, o. I tu ją będziemy kręcić. I tu ją będziemy kręcić. Tu akurat złóż nie potrzebuję, bo chcę tylko sobie autostradę dobudować numer 2. Ciekawe, jak mi to w ogóle wyjdzie. I tak, tu będziemy kręcić. Tylko one, widzicie, nie są do końca, one nie są równe ze sobą. To już widzimy, nie? Więc to może niestety nie wyjść zbyt... Kurczę, zbyt idealnie. Jak ją my tutaj zakręcimy? Tak by było najlepiej ją zakręcić. Czyli tutaj też trochę za daleko. Ale dobra, na wzłoża nie wejdziemy, więc git. Cały czas na podglądzie mam te złoża. No tak. Trochę jeszcze o jedno, moim zdaniem. Oj, teraz to ale narobiłem. Ale dobra, będzie git. Cyk, cyk. Dobra, może tak być. Moim zdaniem spoko. Tu w tą stronę będzie ciężko. Ja zazwyczaj jak robiłem to, słuchajcie, robiłem to w tę samą stronę, było mi łatwiej się dopasować, ale no tak jak mówię tutaj, robienie, słuchajcie, jakiejkolwiek autostrady bez Movita, to potem tak się właśnie to... Tak się to właśnie, moi drodzy, potem kończy, jak teraz widzicie, nie? Że ja zawsze to tak ładnie dopieszczałem Movitem, także czekam cały czas. Czekam. Jakby ktoś chciał się śmiać ze mnie, no to tak nie umiem tych autostrad tak budować bez Movita, bo mimo tych kątów tego wszystkiego, jak macie nierówny teren, to... Oj, zobaczcie, tu już teraz nie będzie to takie proste. No tak, nie będzie proste, dlatego że to jest o kawałek tyle. Załóżmy sobie taką teorię, że bierzemy na 180 stopni, się nie da, 179, 640 metrów. Kurczę. To mniej najpierw będziemy robili. Tak. 640 metrów było. Cyk. Trochę chyba za dużo, ale nie, nawet ładnie wyszło, dobra. No to tutaj, no to będziemy po prostu dotąd dawać. Bez tam, wiecie, jakichś ceregieli wielkich. Zbyt stromy spad, no ładnie, no. A to już nie jest zbyt stromy, dobra, to póki pamiętam, to oczywiście tą część autostrady też przemienię, bo później zapomnę z kierunkiem, co jest, nie chce mi się. Cyk, 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 cyk i cyk. Dało radę?
chyba wszystkie poszły, dobra. Pięciopasmowa autostrada, tam się będziemy szczypać. No i tutaj też zakręcimy i będzie git. Nie wiem, jakby... Wiecie, czy to ma sens, ale po prostu też nie chcę, żeby te wszystkie autostrady były, no żeby to było wszystko w takich kwadratach, wiecie. Ja lubię czasem te kwadraty, dlatego że najwięcej miejsca zyskujemy, prawda? Gdzie, ile to było? 100... 440 metrów, dobrze. Więc ja lubię te kwadraty, ponieważ zyskujemy bardzo dużo miejsca, ale... Ale wiecie. Więcej. Dobra, no i co? No i tu będziemy wtedy łączyć... Już z tamtym. Kawałek do góry. I będzie 180 stopni. Cyk. I tu jakoś to połączymy, ale myślę, że nawet stąd połączymy. No. Także taka drobna zmiana w autostradzie, ale... Co jest? Zbyt stromy spad. O kurde. Widzicie? To może nie być takie... Łatwe, jak nam się wydawało. Może to być trudniejsze, ale nie. Dobrze, udało się. Dobra. Za chwilę... Sorry, kapka wyszła za mocno. Za chwilę... Ta muzyka to taka, wiecie, taka bardziej, jakbym sobie, nie wiem, jakiś relaks miał sprawić. A i tutaj się coś w ogóle pokićkoliło. Co to się tu w ogóle porobiło i dlaczego to tak? Protestuję. Nie zgadzam się. Opci. No to zrobimy tak i tak. W ogóle jakieś dziwne się zrobiło coś, nie wiem co. Dobra, czyli kierunki chyba są wszędzie, chociaż no nie wygląda to. Na pewno jak była prosta, wyglądała lepiej. Dobra, play. Czyli autostradę troszkę, no, taka będzie sobie dziwna. Wiadomo, że mogłaby górą być, no, potem zawsze możemy ją przebudować, na górę dać. Taka będzie zakrętasowa autostrada. A co, moi drodzy, czy zawsze musi być wszystko proste i... Może odtąd zaczniemy, bo tu mam jakby bliżej. Może odtąd zaczniemy. Nie wiem, jakie drogi. Tutaj ruchu samochodów zazwyczaj nie zauważyłem, ale jedną drogę mogę zrobić tutaj taką. Ja nie zauważyłem, słuchajcie, żeby na tym specjalistycznym przemyśle się jakieś, nie wiem, korki tworzyły czy coś. Nie zauważyłem. Także myślę, że ten. Dobra, i tu mamy ten metal, czyli albo kamień. Kamienia mamy dużo. Może najpierw węgiel jeden sobie cykniemy. Jeden węgiel sobie cykniemy. Niech będzie. Też metal, bo z metalu wiadomo, samochody. Dobra. No nie ma wody, no nie ma... Aha, żeby to już jak najszybciej funkcjonowało, to ja to jak najszybciej, słuchajcie, już podepnę, wiecie? Żeby to już nam szybko funkcjonowało, działało. Wiadomo, że ileś tam czasu potrzeba, żeby sobie... gra to przerobiła. O. Także wolę to już... Jak widzicie, no właściwie cała ta seria w większości opiera się w dużej mierze o ten przemysł. Bo ja też testuję, nie miałem aż tak do czynienia w jedynce z tym. Nie miałem przyjemności mieć z tym do czynienia. Także tutaj, no trochę się tym też z tym bawię, nie mówię, że nie. Zresztą widać. Dobrze, tylko tu pewnie będę musiał drogę dać, więc to wydaje mi się, że tak daleko nie powinno pójść. Trochę musimy ściąć. Zresztą tu i tak, o, może tak zrobimy. Dobra.
Dobra. Dobra. Słuchajcie, skoro to się opłaca, tak? Bo jakby, no wiadomo, miasto ma na siebie zarabiać. Chociaż nie wiem, czy to też jest ten kierunek odpowiedni, że tak powiem, działania. No bo zarabiać jak zarabiać, ale miasto też musi wyglądać. Ale tak jak powtarzam wiele razy, przecież zawsze jak nam te surowce się skończą, a pewnie tak się stanie, na pewno tak się stanie, to wiecie, skończą się surowce, a my to możemy czymś innym potem zabudować, prawda, moi drodzy? Także myślę, że tu nie ma co się aż tak szczypać z tym. Na razie naokoło przejadę, zobaczę, jak to w ogóle będzie działać. To mi aż trochę szkoda. Miałoby totalnie przy tej autostradzie iść. Tak. Tak. W sumie tak do tego i z tego już z powrotem, w razie czego, żeby wiecie, mieli dojazd. Gdzie tutaj jest ta droga, bo jej nie widzę. Połączyłem czy nie połączyłem? Chyba połączyłem drogi, czy nie? Nie. Nie połączyłem. Dobra, ta mniejsza na razie o te drogi, później się będziemy martwić. Czyli tak, jeden sobie węgiel dałem, wungiel. To niech następny będzie metal. Bo ten metal tu. Wszystko zobaczymy, słuchajcie, jak to oddaje, czy jest sens, to się wszystko, moi drodzy, przekonamy tak naprawdę podsumowując miasto, nie? No bo wiecie, teraz to możemy sobie gdybać, czy coś ma sens, czy nie, ale to tak naprawdę praktyka pokazuje, nie? To wszystko, słuchajcie, pokaże nam praktyka. Jak widzicie, staram się to w miarę jakoś tam tak wypełniać, żeby to jednak jakoś wyglądało, nie? Na prosto, może do drogi i ewentualnie tak. A reszta już dobra, następnym. Następny to może będzie jeszcze raz węgiel. Nie wiem, czy chcę ten kamień. Może jedno, słuchajcie, do kamienia zrobię, takie jakieś mniejsze, chociaż tego kamienia mamy już tyle, bo w momencie, kiedy słuchajcie, no budowałem, ja jakby na początku też nie wiedziałem, przyznaję się, będę was kłamał, nie wiedziałem o tym, że to są złoża, gdzie też są inne rzeczy dostępne niż tylko kamień, ja myślałem, że to jest tylko kamień, po prostu nie doczytałem, no bywa, nie? Nie będę przecież jakiegoś mądrali tutaj udawał, wszystko wiedzącego. Więc mówię szczerze, nie wiedziałem, a teraz wiem. No i może być tak, że później też i pozmieniamy te. Dobra, no i co tu jeszcze? Jeszcze raz niech będzie tutaj może na tej dużej. Jeszcze raz niech będzie, o, może tu, żeby na pewno nam chwyciło. Żeby nie było jaj, że nam nie chwyci. Tak, już mnie z tej strony poznaliście, że trochę jestem zbyt dokładny, to znaczy mówiąc wprost, jestem takim sępem, nie? Jeśli o to chodzi. Widzicie, raz to działa, raz to nie działa, także ja czasem wolę sobie to zrobić cyk i wtedy przez edycję. Przez edycję wychodzi to wiele, zobaczcie, sprawniej nadawanie tego kształtu, nie? No. Oj, jakiś samolot przeleciał. Tak, już nas będzie czekało, moi drodzy, lotnisko. Wbijamy jak najszybciej ten level 15 i będzie 16 w zasadzie, tak? I będziemy robili lotnisko. Tego możecie być
Pewnie jestem. Ciekaw, tylko na lotnisko musimy mieć moim zdaniem troszkę nadwyżki kasy. Ja bym musiał mieć tak z 10, może milionów, żeby było z czego tracić, bo boję się, że wiecie, lotnisko jest na tyle kosztowne. Dobra. Dobra, to jeszcze jedno. I tak, faktycznie sobie myślę, że skoro już mieliśmy wszędzie kamień, to nie ma sensu, słuchajcie, w ten kamień brnąć po raz kolejny. Bo przecież na poprzednich obszarach mieliśmy kamień, więc jak tutaj po prostu kamienia nie będzie, tylko będzie coś innego, to wiecie, się nic nie stanie. Ja może też będę teraz, tak sobie obiecałem że od tego odcinka, że jak będę jakieś tam rzeczy robił, które będą pierdołami, żeby was też nie przynudzać, to myślę, że będę robił też jakąś tam pauzę w nagrywaniu i po prostu pokazywał wam, co zrobiłem. I tak będzie, myślę, to też dla was to, no myślę, że ciekawsze. Tak mi się przecież wydaje. No możecie oczywiście dać znać w komentarzach, no nikt się nie żalił, że coś odcinki są za długie czy coś, ale mi się wydaje, że chciałbym, żeby wam więcej jednak pokazać. Dobrze. Także ja tutaj akurat spauzuję, zrobię pewnie jeszcze ten drugi obszar tutaj za autostradą i po prostu wam pokażę po spauzowaniu, jak to wygląda. Tak myślę, że będzie, moi drodzy, chyba najlepiej. Jak sami widzicie, generalnie no w miarę to jakoś już zaczyna wyglądać, w miarę jest spoko, także myślę, że jest jak najbardziej okej, nie? Myślę, że jest jak najbardziej okej. I no co tu jeszcze? No myślę, że jest dużo rzeczy tak naprawdę, które jeszcze byśmy tu mogli zrobić, tak? Ale myślę, że to jest taki moment, w którym już jesteśmy bliżej niż dalej, nie? Oczywiście, jak widzicie, znowu nam wzrosło zapotrzebowanie na domki. No nie wiem, gdzieś te domki, może tutaj od autostrady, bo tu jest też wysoko. To akurat na górze takie domki małe by fajnie wyglądały, też mieliby blisko do pracy. Kurczę, no nie wiem, szczerze nie wiem. Już trochę się w tym wszystkim gubię tutaj, jak mam być szczery. Zobaczmy jeszcze raz, jak te surowce wyglądają, bo ja aż takiej pamięci niestety nie mam absolutnej. No dobra, tutaj do góry są surowce. To może być też tak, że tą autostradę jednak puszczę górą, ale to z czasem. Nie, że teraz, tylko z czasem. No tutaj na pewno klientów brakuje, czyli to jest wniosek, że troszeczkę przesadziliśmy z... Zobaczcie, to jest dziwne, tak? Bo mimo to mamy zapotrzebowanie na strefę handlową, tak? Ale też widzicie w strefie przemysłowej, że brak wykwalifikowanej siły roboczej. A jak z edukacją, moi drodzy? No bo wykwalifikowana, no to jest edukacja. Ojejku, szkół tutaj podstawowych nam zaczyna brakować. Ale na przykład nie mam pojęcia, dlaczego... Zobaczcie, mamy uczniów 600, ale pojemność 2000, gdzie spełniających warunki jest więcej, nie chcą do liceum chodzić. Ale dziwi mnie ta szkoła pomaturalna, bo mamy, zobaczcie, miejsc 6,5 tysiąca, a 18 tysięcy może się uczyć. Tak samo no z uniwersytetem, więc nie każdy chce się jednak uczyć, więc też nie będziemy, wiecie, budowali na siłę kolejnych szkół. Podstawówka jak najbardziej tak, bo tu jak widać jest to na granicy, ale cała reszta już nie. Tylko gdzie bym mógł podstawówkę tutaj, kurczę, im pierdzielnąć? W strefie przemysłowej nie, tu mają, chyba że tu im drugą po prostu wybudujemy, skoro tu chcemy też strefę mieszkaniową zrobić, bo tak nie widzę innej opcji. No może tutaj, bo tutaj troszkę jednak tych domków doszło. No może być naprzeciwko urzędu pocztowego podstawówka, moi drodzy. A co? Niech sobie będzie. To jedyna opcja to dać podstawówkę tutaj. Ewentualnie mógłbym gdzieś
jeszcze od tej strony dać. Ja też chcę coś pobudować, żeby te domki tutaj nie miały jakichś tam nie wiadomo jakich zanieczyszczeń. Jako tako powiem wam szczerze, że się chyba nie korkuje, no bo tak jak jakiś tam ruch większy jest, ale korków nie ma. Tu trochę udało mi się tą drogę przerobić, ale to tylko dlatego, że tego nie chciałem przesuwać, zakładu chemicznego. I jakoś mi się udało, ale z drugiej strony tutaj też chciałem... Aha, bo tu coś jest pod ziemią, mi tu coś zostało. Zostałość jakaś. No. Dobra. Się zastanawiam, czy tutaj też nie zrobić, słuchajcie, jakiegoś właśnie zjazdu. Czy to już by nie był moment? Tam mamy daleko i oni tak muszą jechać przez miasto. Może tu bezpośrednio im też? No niby mają tutaj, wiadomo, mogą dojechać, ale w moim odczuciu, wiecie, im więcej tych zjazdów, tym lepiej. Tylko tu nie byłoby to takie łatwe aż do ogarnięcia. I musiałbym pomyśleć, jak to przerobić wszystko. Może, żeby odkorkować, tylko że tu jest znowu... Za dużo nie odkorkuję, bo tu troszeczkę za daleko podjechałem i jakbym tu chciał zrobić rondo, to już go nie zrobię, nie? Więc, a znowu koryta rzeki nie chciałbym, słuchajcie. Wiecie, nie chciałbym poprawiać, bo wiecie, jak to się może skończyć. Tu, jak widzicie, nasadziłem trochę drzewek, ale też nie można ich niestety nasadzić tyle, ile bym sobie życzył. Jak to było w jedynce, nie? Że w jedynce mogłem naprawdę gęsto te drzewka nasadzić i było spoko. Tutaj to widzę jest trochę zmienione, a szkoda, bo chciałbym jeszcze gęściej. Pamiętajcie, że drzewa, czy tutaj między domami bym chciał, bo drzewa, no nie oszukujmy się, zmieniają hałas, znaczy zmniejszają hałas budynków. Także, no... Czekamy niecierpliwie na ten 16 kamień milowy, bo to chyba tak bym nazwał. No jeszcze sporo, sporo przed nami. Musimy pewnie sporo warunków spełnić, żeby to... Oczywiście ta autostrada mi się nie podoba. To już od razu wam mówię. Zobaczę, jak zagospodaruję tutaj tą strefę, jeśli chodzi o kamień. I wtedy chyba podejmę decyzję, co z tą autostradą. Ale chyba jednak ją górą puszczę. Bo mimo, że chciałem zrobić coś fikuśnego, śmiesznego, to tu nie mam jakoś tak za bardzo miejsca na takie rzeczy, nie? Tu kompletnie nie ma, słuchajcie, miejsca na takie jakieś, wiecie, no może mógłbym jakiegoś wygibasa zrobić bardziej tutaj, o tak, ściąć, żeby po co to tak daleko? To czemu ja tak daleko poszedłem? Bo to też jest pytanie. No mogę ściąć wygibasa tutaj od razu, po co to idzie tak w prawo? Mogę ją ściąć tu od razu, będzie lepiej wyglądała. Aż mnie to razi w oczy, powiem wam szczerze, ja strasznie nie lubię, jak coś zrobię kiepsko i to mógłbym zrobić tak i potem stąd też ją ściąć, żeby tak... Nie wiem, tak jakoś idzie ta autostrada dosyć dziwnie i stąd w ogóle mogłaby od razu biec tak. Zobaczymy, czy to będzie plan na następny odcinek, poprawa autostrady, o. Tak to zrobimy, bo dzisiaj jest krótszy odcinek, tak jak i poprzedni, a w następnym będziemy się właśnie, moi drodzy, z tym już bawili. Także dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie dzisiaj krótszego odcinka. Zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, będzie mi bardzo miło. No i widzimy się już jutro o godzinie 16. Piszcie też w komentarzach swoje propozycje, co jeszcze by można zrobić. Pomyślimy. Do zobaczenia, cześć.